OnePlus wypuścił telefon, który pozwala widzieć przez ubrania. A przynajmniej takie informacje od kilku dni można wyczytać w różnych, niekoniecznie rzetelnych mediach, mając w szczególności na myśli tutaj social media. Dlatego dziś na kanale Technostrefa przedstawię Wam fakty na temat rzekomej kamerki z rentgenem wbudowanej w OnePlus 8 Pro i wyjaśnię, dlaczego ludzie, którzy kupili ten telefon, nie mogą już z tej właśnie kamerki korzystać. Zapraszam serdecznie do oglądania kolejnego odcinka na kanale Technostrefa. Dzisiejszy odcinek powstał dzięki YourCDKey. To platforma, na której możecie zakupić klucze do Windowsa, pakietu Office, a także innych programów i gier. Z kodem TF20 macie 20% zniżki. Szczegóły w opisie pod filmem. Zanim zaczniemy, pamiętajcie o tym, aby zostawić zasięgową łapkę w górę i komentarz pod tym filmem oraz zasubskrybować kanał Technostrefa i zaznaczyć dzwoneczek. A teraz przechodzimy już do tematu. OnePlus 8 Pro, czyli chiński telefon, który miał premierę pod koniec kwietnia bieżącego roku, ma na pokładzie 4 aparaty. 3 z nich to zupełnie normalne moduły, natomiast ostatni nosi nazwę filtra kolorów. Od momentu premiery ta właśnie kamerka wydawała się dość dziwnym tworem. Działanie tego aparatu, przynajmniej na pierwszy rzut oka, sprowadza się do tego, że zdjęcia wykonane za jego pomocą mają jakby odwrócone, wyblakłe kolory i na dodatek są one w niskiej rozdzielczości. Nikt w zasadzie nie wiedział, po co tenże moduł w nowym OnePlusie został umieszczony, tym bardziej biorąc pod uwagę, że ta firma zawsze umieszczała w swoich telefonach jedynie naprawdę niezbędne elementy funkcjonalne, aby oczywiście zmniejszyć cenę urządzenia. Dość wspomnieć, że dopiero w tym roku smartfony OnePlusa stały się wodoodporne, kiedy to konkurencja zrobiła już dawno, dawno temu. Jednak tak jak mówiłem, to co wydaje się na pierwszy rzut oka aparatem, który zmienia kolory, po zagłębieniu się w ten temat okazuje się dużo, dużo, dużo bardziej interesującym tematem. Każdy normalny aparat zamontowany w smartfonie widzi nieco szerszy zakres fal świetlnych niż ten zakres, który rejestruje każde ludzkie oko. Dla przykładu gołym okiem nie zobaczycie sygnału podczerwieni wysyłanego z pilota, a smartfonem już tak. Mimo to zdjęcia wykonane smartfonem odwzorowują raczej znaną Wam rzeczywistość. Ale na obiektyw smartfona można założyć specjalny filtr, który ograniczy lub kompletnie odetnie spektrum światła widzialnego, a przepuści jedynie światło podczerwone. OnePlus stwierdził, że właśnie taki zabieg przeprowadzi w swoim najnowszym flagowcu, a przynajmniej prawdopodobnie tak stwierdził. Chińska firma jednakże funkcję prześwietlania obiektów i materiałów dość dobrze ukryła w oprogramowaniu aparatu. Aby dostać się do specjalnego obiektywu, trzeba było włączyć w aplikacji aparatu specjalny filtr o nazwie Photochrome. I tak osoby, które odnalazły magiczną opcję, zaczęły postować zdjęcia obiektów, które udało im się prześwietlić. W ten sposób mogliśmy obejrzeć wnętrze pilota od telewizora, TV Boxa Apple, czy tego, co znajduje się pod koszulką. Ale zaraz, po kolei, bo trzeba to dość mocno wyjaśnić. Zanim jednak o szczegółach, skorzystam z chwili na autopromocję, czyli chamską reklamę. Ostatnio przygotowaliśmy dla Was film, nad którym naprawdę bardzo mocno pracowaliśmy. To materiał, w którym przez 24 godziny pokazujemy, jak świetne efekty można uzyskać fotografując smartfonem ze średniej półki cenowej. Można być nieźle zaskoczonym, widząc, jakie zdjęcia wykonaliśmy o 5 rano przy wschodzie słońca, czy o 2 w nocy, zapalając świetlówki pod linią wysokiego napięcia. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego materiału, a jeśli nasze filmy Wam się podobają i lubicie je oglądać, to koniecznie zostawcie zarówno pod tym, jak i tamtym filmem łapkę w górę oraz zasięgowy komentarz. Będziemy Wam bardzo wdzięczni, a teraz wracamy już do tematu. Fotografia podczerwona, nie mylić z termografią, to żadne odkrycie przeklętego 2020 roku. Temat znany jest od niemal początku XX wieku. Założeniem tej techniki fotografii było uzyskanie surrealistycznych efektów wizualnych. Technika spopularyzowała się w latach 30. w przemyśle filmowym, gdzie fotografię podczerwoną wykorzystywano do tworzenia iluzji dnia ze zdjęć wykonanych po zmroku. W sieci można do dzisiaj kupić filtry do lustrzanek i aparatów bezlusterkowych, które pozwolą Wam uzyskać dokładnie takie efekty, no przynajmniej podobne efekty. Nie jest to zatem żadna kosmiczna technologia rodem z CSI zagadek Miami. Tak jak niektórym się wydaje. Od dawna znane są też efekty uboczne tej techniki robienia zdjęć, a mianowicie to, że dostarczenie tylko promieni podczerwonych do matrycy aparatu pozwala widzieć przez niektóre obiekty czy materiały.
Mogą być to worki na śmieci, okulary przeciwsłoneczne, a nawet części garderoby. I taki właśnie efekt uboczny jest szeroko wykorzystywany w profesjonalnych zastosowaniach. Na przykład w kryminologii, gdzie różne dowody na miejscu zbrodni mogą być zauważone tylko i wyłącznie w świetle podczerwonym. Albo na lotniskach, gdzie niektóre skanery używają podczerwieni, aby znaleźć przedmioty ukryte pod garderobą. Ciekawe, czy patrzą też na lotniskach, jaką macie bieliznę. OnePlus zapewne stwierdził, że skoro taka technologia jeszcze w żadnym innym smartfonie nie jest wykorzystana, to będzie to super argument sprzedażowy. Wyobraźcie sobie, jak niesamowite reklamy OnePlus mógłby stworzyć i jakie zainteresowanie wzbudzić tym wśród klientów. Smartfon, dzięki któremu możesz zobaczyć to, co niewidoczne. Brzmi świetnie na hasło reklamowe, powinni mnie zatrudnić na copywritera. No ale coś ewidentnie poszło nie tak i gdzieś w procesie produkcji tego telefonu ktoś zorientował się, że funkcja rentgena może przynieść marce czarny PR i więcej szkody niż pożytku. Niestety, najwyraźniej było już za późno, aby przeprojektować cały smartfon czy zmienić moduł kamery na inny lub całkowicie ją usunąć. Jedynym wyjściem z sytuacji i wyjściem z twarzą sytuacji było jak najgłębsze ukrycie tej funkcji w aplikacji aparatu i zmiana jej nazwy na taką, która najmniej będzie kojarzyć się z prześwietlaniem obiektów. Oczywiście, najwięksi internetowi badacze smartfonów, niczym Tesla i Galileusz. Najwięksi badacze, Tesla Galileusz, Pałczyński Aleksander i Skitek Mateusz. Nie omieszkali zbadać tego, co obiektyw, kolor, filter i funkcja fotochrom potrafią. W ten sposób opinia publiczna, mająca zerowe pojęcie o technice fotografii podczerwonej, dowiedziała się o tej funkcji i zaczęła panikować, że teraz każdy posiadacz OnePlusa 8 Pro będzie chodzić po ulicy i skanować bieliznę każdej ładnej pani lub przystojnego dżentelmena. A OnePlus pod tymi naciskami się oczywiście ugiął i za pomocą oprogramowania wyłączył czwarty obiektyw. W efekcie posiadacze nowego telefonu zamiast czwartego aparatu mają po prostu w swoim smartfonie bezużyteczny kawałek elektroniki i szkła. A teraz do meritum. Czy ta cała panika była w ogóle uzasadniona? Moim zdaniem absolutnie nie. Jak pokazały przeprowadzone testy, np. przez Luz kanału Unbox Therapy, smartfon oczywiście mógł widzieć to, co ludzkie oko nie może, czego ludzkie oko nie może zobaczyć, ale materiały musiały być dość specyficzne, te, które prześwietlamy. Pilot od telewizora czy obudowa Apple TV są akurat stworzone z takiego typu plastiku, przez który przenikają częściowo promienie podczerwone. Z kolei widzenie przez części garderoby też wymaga specyficznych parametrów. Muszą być one ciemne, najlepiej czarne i też bardzo cienkie. W związku z tym wspomniane wcześniej oglądanie bielizny czy jej braku u przechodniów raczej nie miałoby odwzorowania w rzeczywistości, przynajmniej nie na taką skalę, o jakiej pisały media. Warto też zwrócić uwagę na to, że taki efekt prześwietlania czy widzenia przez ubrania można wydobyć nawet ze zwykłych fotografii. Wystarczy przesunięcie kilku suwaczków w Photoshopie. W niektórych przypadkach wystarczy po prostu zrobienie zdjęcia z lampą błyskową, bez żadnej obróbki. Wieczorowa pora, czarna i błyszcząca kreacja na czerwonym dywanie. Ileż to razy widzieliście artykuły, w których opisywano gwiazdy i ich bieliznę lub jej brak, znajdującą się pod prześwitującą sukienką. A paparazzi wcale nie korzystali z fotografii podczerwonej. Co ciekawe, nie jest to pierwsza tego typu afera. W 1998 roku Sony wypuściło na rynek jedną z pierwszych kamer typu Handycam, która miała na pokładzie tryb nocny. Dzięki zamontowaniu niedrogiego filtra na obiektywie tej kamery i uruchomieniu trybu nocnego w dzień, kamera zamieniała się niemal w skaner rentgenowski, dzięki któremu można było prześwietlić niektóre części garderoby, np. strój kąpielowy. Tryb ten nie został wcale wycofany z tych kamer, do dziś mam kamerkę Sony Handycam z trybem nocnym, którą nagrywałem swoje pierwsze filmy na YouTubie i mogę w niej uruchomić tryb rentgenowski. Cena OnePlusa 8 Pro względem OnePlusa 7 Pro wzrosła w ciągu roku o przeszło 1000 zł, co w kontekście tego, że klienci dostają telefon z jednym niedziałającym aparatem, może raczej zniechęcić ich, a nie przynieść nowych klientów, którzy będą fanami marki. Dla uściślenia, wyłączenie funkcji Photochrom dotyczy jak na razie tylko rynku chińskiego na dzień dzisiejszy. Jednakże OnePlus już teraz zapowiedział, że dotknie to także innych rynków, w tym europejskiego. Rozwiązaniem tego problemu ma być przeprojektowanie funkcji w taki sposób, żeby uniknąć niepożądanych efektów. Podejrzewam, że opcja zostanie zatem ograniczona do zwyczajnej zmiany kolorów na surrealistyczny, bez opcji prześwietlania. Ale pewnie i tak na forum XDA Developers jakoś to zrobią, że będzie się dało. Dzisiejszy odcinek powstał dzięki YourCDKey. To platforma, na której możecie zakupić klucze do Windowsa, pakietu Office, a także innych programów i gier. Z kodem TF20 macie 20% zniżki. Dzięki niemu cena za klucz do systemu Windows 10 to zaledwie 56 zł. Kliknijcie link w opisie filmu, aby sprawdzić szczegóły. I to byłoby na tyle w tym filmie. Dajcie znać w komentarzu pod tym filmem, czy balibyście się, gdyby taka funkcja prześwietlania niektórych obiektów była powszechnie dostępna w smartfonach. A także, czy są jakieś inne rzeczy, które uważacie, że do smartfonów trafić nie powinny. Odpowiedzcie także na pytanie w ankiecie. Jeżeli ten materiał Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten film na Facebooku lub Instagramie.
Instagramie. Jeśli nas oznaczycie, traficie również na naszą instagramową relację. Nie zapomnijcie właśnie także zaobserwować również naszego profilu na Instagramie oraz śledzić strony www.technostrefa.com. Tymczasem subskrybujcie kanał Technostrefa z dzwoneczkiem po więcej takich i innych ciekawych filmów. Mówił do Was Szakal, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie, pa pa!